Witam na kanale Stolarskie Triki z Ameryki i jako, że nie bardzo mogę jeszcze pomagać swoim chłopakom, dlatego że te dwa środkowe palce są na połowę obcięte, więc nie bardzo jeszcze jestem w stanie im pomagać, natomiast robię wyceny i wszystko idzie w dobrym kierunku, ale na samym początku chciałbym podziękować wszystkim, którzy mnie wspierają, czy to finansowo, czy emocjonalnie. Bardzo Wam dziękuję i cieszy mnie jedna rzecz, że tak jak pakerzy, którzy trzymają się na świecie wszędzie i ja pomagałem ludziom z jakiegoś tam Bangladeszu w Nowym Jorku, mi pomagali ludzie z Urugwaju czy z Indonezji, pakerzy. I nieważne, czy to byli urzędnicy migracyjni, czy bramkarze na lotniskach, po prostu pakerzy trzymają się razem i taka jest prawda. A teraz cieszę się, że środowisko jest skonsolidowane, czyli po prostu wspieramy się. I jako, że mówiłem, że nie bardzo mogę pomóc swoim chłopakom, powiem Wam o zdarzeniach, które co jakiś czas się w moim życiu pojawiają. Nie będzie to żaden hardcore, to będzie wręcz przeciwnie. Co jakiś czas zdarza się sytuacja z punktu widzenia Polaka bardzo, bardzo dziwna. I gdy mnie to się przydarzyło kilkanaście lat temu, pewnie z 15, może z 16, jak już zacząłem dostawać lepsze roboty, to byłem bardzo zdziwiony i przez wiele lat nie mogłem załapać, o co tu chodzi. Natomiast z punktu widzenia, jak mi potem wyjaśnili koledzy Amerykanina, nie jest to wcale żadna dziwna sytuacja. I o co tu chodzi? Chodzi o prawo Merlina. Ja wiem, że bardzo mało kto o tym słyszał, bo w Polsce komunizm ludzi biznesu wytępił, następni niekoniecznie postępują zgodnie z prawami biznesowymi, a często wręcz na granicy prawa i oszukują dużo ludzi, a nie mówię, że wszyscy, ale takie zdarzenia mają miejsce i dobrze o tym wiecie. Natomiast w Stanach, gdzie z pokolenia na pokolenie ludzie dostają wykształcenie, fortunę i wiedzę, jak zdobyć bogactwo i jak to bogactwo zachować, sytuacja wygląda zupełnie, zupełnie inaczej. I ja nie mówię, że wszyscy stosują te prawa, to się nazywają chyba prawa obfitości, jest tam 5 tych praw. I nie mówię, że jest wszędzie pięknie, dlatego że ludzie są tacy sami bez względu na to, jakim językiem mówią. I spotkałem bardzo dużo biednych ludzi z ogromną, z niewyobrażalną ilością pieniędzy. Ale to są bardzo biedni ludzie, bo mają domy po kilka tysięcy metrów kwadratowych, puste. Z dziećmi nie rozmawiają, bo jest wojna. Z rodzeństwem nie rozmawiają, bo jest wojna. Z żona już trzecia dawno odeszła i jest tylko 30 czy 50 ludzi służby i żeby przetrwać noc, muszą się naćpać albo nawalić. I nieważne, ile mają pieniędzy, kończą zawsze tak samo. I dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że jeżeli człowiek nie zna zasad, jak w tym bogactwie, czy z tą obfitością obcować, to zawsze kończy się tak, jak z Mike'em Tysonem. 360 milionów dolarów do zera rozwalił przez 10 lat. Możecie sobie wyobrazić? Podzielcie to na jeden dzień i zobaczcie, jaka to jest góra pieniędzy. 360 milionów dolców rozwalić przez 10 lat do bankructwa. Także ja miałem opowiadać o tym prawie Merlina, ale zamieszczę Wam link, bo pojawił się świetny film z kanału Tajemity, właśnie poświęcony 5 prawom obfitości. I gdy ja to pierwszy raz usłyszałem kilkanaście lat temu, ja byłem
bardzo zszokowany, że to jakaś brednia jest, to nie może tak być. No i potem, na czym ono polega? Na tym, że jeżeli zawierasz z kimś kontrakt, może nie tak, to jest, ono polega, kwintesencją prawa Merlina jest prawo dziesięciokrotnego zwrotu. I polega ono na tym, że jeżeli zawierasz z kimś kontrakt i wszystko już jest czy podpisane, czy na gębę, bo byłem świadkami, ludzie zawierali milionowe kontrakty na gębę. Ja na dziesiątki tysięcy dolarów z ludźmi zawieram często kontrakty na gębę i nie potrzeba tysiąca pieczątek, dlatego że dobre idzie daleko, a złe jeszcze dalej i najważniejsze w biznesie jest reputacja. Jeżeli reputację stracicie, to jest over, to po prostu to za wami się powlecze przez cały świat, zwłaszcza teraz w dobie internetu. No ale wracając do tego prawa Merlina i co mi się przydarza. To więc jeżeli jest już kontrakt podpisany, to no i opłaca się wszystkim i ten co bierze usługę i ten co dostaje usługę, bo znaczy ten co robi tą usługę, bo przecież jest podpisany kontrakt i wiadomo, że firma nie jest czerwonym krzyżem. I zdarza mi się często, że gdy kontrakt już jest zamknięty, zrobiona jest robota, dostaje czek i okazuje się, że na tym czeku jest więcej niż było ustalone. Nie są to ogromne sumy, że nie jest to nigdy jakieś dwa razy więcej, ale często jest to około nawet 10%, czasami trochę więcej, więcej niż było to ustalone. I na początku ja byłem, to chyba była pomyłka, i wysłałem z powrotem człowiekowi czek. Potem dzwoni do mnie księgowy tego człowieka i mówi: ej, John, dlaczego odesłałeś czek za robotę? Ja mówię: no bo tam jest pomyłka, bo jest za dużo. Nie, tak właściciel chciał, żeby tyle ci wypłacić. No i co jakiś czas spotyka mnie to over and over, czyli no wielu przy kontraktach. Co jest bólem głowy dla mojego księgowego, bo on musi zmienić invoice, zmienić. Dużo rzeczy musi zmienić, żeby to wszystko w papierach działało, bo kontrakt był na tyle, a tu się okazuje, że dostajesz więcej kasy. No i co, skarbowi jak się sprawdzi, to potem, że oszukujesz. Także to jest ból głowy dla księgowego, ale to właśnie na tym polega mniej więcej, no nie mniej więcej, tylko to jest jak gdyby kwintesencją, to prawo Merlina, że dajesz zawsze trochę więcej niż było ustalone i tworzysz sobie miejsce na przyciągnięcie większego bogactwa. I w takim przypadku zdarza się często, że jest to zwrot dziesięciokrotny lub więcej. I dlatego opłaca to się i dającemu, bo on to jest po prostu dobry investment, dobra inwestycja, bo on daje, warunek jest, to ma być bez przymusu i z dobrego serca. Po prostu z tego nadmiaru, który czujesz, że masz, dajesz potem podwykonawcy czy komuś. I ty dostajesz ekstra pieniądze, także też się cieszysz i on daje ci pieniądze, a wie, że przez to, że dał ci ekstra pieniądze, dostanie jeszcze więcej wkrótce, też się cieszy. Co ja robię z takimi pieniędzmi? Często dzielę to między swoich chłopaków. Dzielimy to po prostu, wiadomo, że kto robi dłużej i więcej włożył doświadczenia, więcej pracy w dany projekt, dostanie więcej. Kto jest dopiero świeży i załóżmy tylko sprząta na budowie, no dostanie mniej, ale tak to się odbywa. Chociaż nie zawsze, zwłaszcza jeżeli przed świętami Bożego Narodzenia, to daje wszystkim równo po prostu bonus i każdy dostaje działkę i już. Także ja nie będę wam opowiadał o tych pięciu prawach obfitości, nie będę już was zanudzał, ale warto to poznać. Ja wiem, że część ludzi będzie się śmiała i że to jest po prostu bullshit, że... ale jak to w życiu wybywa? Z opinią jest jak z dupą. Każdy ma swoją i
jak śpiewał świętej pamięci Zbyszek Bordecki, szczęście jest we mnie, tak samo bogactwo jest we mnie. Jeżeli sam siebie nie cenisz, to nikt cię nie będzie cenił. Także link do filmu, który chcę, żebyście obejrzeli, zamieszczę pod filmem. Oczywiście wszyscy jesteśmy tylko ludźmi i pamiętam, jak dostałem pierwsze kilka razy ekstra pieniądze, to jest taka pokusa, żeby zatrzymać je dla siebie. I zatrzymałem je dla siebie i powiem Wam szczerze, że to bardzo szybko odbiło się czkawko, bo spowodowało, że kontrakty zaczęły być gorsze, rzadsze, że po prostu ten przypływ gotówki zaczął maleć. I kiedyś takiemu koledze poskarżyłem się, czy tam porozmawialiśmy o tym i on mówi: a ty, a co z tą kasą zrobiłeś, co dostałeś ekstra? Ja mówię: no jak to, no kurde, zatrzymałem. On mówi: bardzo źle. Mówi: jeżeli chcesz, żeby bogactwo do ciebie płynęło nieprzerwanie, to musi być przepływ. Pieniądze, które leżą, to jest tak jak drukowany papier, one nic są nie warte. One dopiero w ruchu tworzą próżnię, jeżeli one je komuś dasz z dobrego serca, tworzą, nie wiem jak to nazwać, ale miejsce na następne. I tak się to stało i tak się to kręci w większości przypadków. I dlatego bardzo bogaci ludzie przeznaczają mnóstwo pieniędzy na organizacje charytatywne. No przecież, nie wiem, no Bill Gates to pewnie z 80 miliardów rocznie przeznacza na wszystkie organizacje charytatywne, a jeszcze mu starczy i dla jego wnuków nawet. Ale znam tutaj organizacje charytatywne, które mają się dobrze i moi znajomi je wspierają. Ja sam je wspieram, różne organizacje. I mówię, no ostatnio, wczoraj chyba jakaś była zrzutka strażacy na jakieś dziecko, to też ile miałem w samochodzie, ja tam $50, to dałem wszystko, co miałem po prostu w cashu, bo oni nieraz na środku ulicy stają i po prostu zbierają do buta takiego strażackiego. Taką mają tradycję i tak to pracuje. I mówię, że jeżeli ofiarujesz coś z czystego, dobrego serca komuś, to dobro do ciebie na pewno wróci. Nie można tego stosować tak, że o, komuś dam, to do mnie wróci. Nie, to zapomnieć. To możesz oszukać siebie, możesz oszukać, nie wiem, no, innego człowieka, praw natury i praw wszechświata nie oszukasz. Miłego dnia, niech moc będzie z Wami.